Wiadomo, że remis nam nic nie dawał, bo w podziale punktów zostajemy z tym samym dorobkiem, co mieliśmy przed meczem, więc chcieliśmy ten mecz wygrać, ale zabrakło tych kilkunastu minut. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie graliśmy troszeczkę mądrzej, bo nie graliśmy tylko w obronie, tak jak w drugiej połowie. Za bardzo się cofnęliśmy i w konsekwencji Jagiellonia nas wepchnęła do bramki praktycznie. No tak, udało nam się trafić w pierwszej połowie, tak jak zakładaliśmy, żeby strzelić bramkę i później się mądrze bronić. No wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo cofnęliśmy się, tak jak mówiłem, i w konsekwencji zremisowaliśmy ten mecz. No to znaczy wiadomo, gramy cztery mecze na wyjeździe, bodajże chyba pierwszy nawet tutaj w Białymstoku za dwa tygodnie, więc szkoda tego, bo mogliśmy grać cztery mecze u siebie i tak jak mówię, szkoda. Znaczy, no ciężko powiedzieć, no myślę, że mecz będzie podobnie wyglądał jak do tego, jak Jagiellonia będzie grała u siebie. My przyjdziemy na pewno po trzy punkty, bo jesteśmy nisko i jesteśmy w coraz gorszej sytuacji, a nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. To znaczy w pierwszej połowie myślę, że nie zaskoczyła nas, bo wiedzieliśmy, że będą chcieć przytrzymywać piłkę, grać jak najwięcej. Tak się też nastawiliśmy, że będziemy czekać na swoje okazje, na grę z kontry i wiedzieliśmy, że też coś w końcu wpadnie. Też stawialiśmy na stałe fragmenty, co tam dobre sytuacje z tego były, no ale niestety nic nie wpadło. Nie wiem, ciężko powiedzieć, musimy patrzeć na tych, co są za nami, wygrywać swoje mecze, żeby tam nie być na ich miejscu. Myślę, że najważniejsze są zbieranie tych punktów konsekwentnie.